Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony ja, wasz ulubiony youtuber, a dzisiaj zaczynamy sobie od kolosika 300 na poziomie trudny, może będzie to jakiś przebieg legendarny, tak nieśmiało powiem, że tutaj może jakiś pierek, dotyk dla mrocznego Malagi, już 1% rączki tutaj zacieram, żeby tylko, kurde, wolno, pierek niby jest, tym razem poziom mistrzowski, chciałoby się rzec, że jest szansa na lepszy locik, no i niby jest lepszy, kurcze, ale nadal nie legendarny. Dobra, kurcze, łapki, kurcze, są zużyte, 7 łapek poszło, wbijamy na mistrza, zobaczymy co tym razem. No to jest podejście jakby drugie do tego samego kolosa, wtedy weszło nas 10, kurde, stanęliśmy naprzeciwko kolosa. No i kurde, klot sam został w tej swojej noże. Ale teraz kurczę, już bez większych tutaj problemów kończymy go na poziomie mistrzowskim. Już napiszmy, żeby dali F, no bo ileż można, no i szkurde, wolno, 3 hera, no co to jest, no. No, no i teraz też nie, kurde, wolno, jakieś buty. No nie idzie tutaj, no nie idzie wyrobić, no gdzie legendy? Cyk, proszę państwa, elegancko, 160 herosik, kurczę, wybity Shadowerowi, już tutaj postki cofa, dobra. Jeszcze, żeby tylko legenda spadła. Pyk, kurde, i lega, aj, buty Unii. Albinos na mnie jajo oddał. Witam bardzo serdecznie na kolejnym herosiku, kurczę, kochanka nocy, sam już nie wiem, które to jej bicie. Mam nadzieję, że teraz odda kurczę nieco lepiej. Siup i kurczaczki. No, powiem wam szczerze, że jestem w szoku. 2 loty, ale unikatowe, więc oddała, oddała. No. Proszę bardzo, zły przewodnik też nam się tutaj objawił, ale to nie koniec niespodzianek, bo tutaj główna nie niespodzianka. Ale lecimy kurczę na herosa eventowego 3-5 level, jest on tutaj gdzieś, no gdzieś blisko, w każdym razie no, poczekajcie. I witam znowu, kurczę, laleczka Kogula, siup, no, kurde no, przewo nic, ten nic, ech. Poprzedni herosi nic nie oddali ciekawego, ale wierzę, że Opens już tutaj, ten cudowny herosik, odwdzięczy się jakimś, żeby tylko nie padł, dajmy też w sumie aurę. Oj, chciałem powiedzieć przedmiotem legendarnym, no ale jest heroiczny łuk, więc w sumie no, no nie najgorzej, no nie najgorzej. O, jeszcze złapałem, więc jest bardzo przyjemnie. Widzowie, to poprzednie bicie, nie dość, że poszedłem do kibla, to nie nagrałem jeszcze tego od początku, tego pierka. To jeszcze było bez dźwięku, jeszcze się nagrało bez dźwięku, bo miałem zbutowany kurde mikrofon. Ja pierdykam, widzowie, potężna legenda spadła, a ja nie nagrałem tego. Wybaczcie. Pierek spadł, no kurczę, sorki, kurczę, taka reakcja słaba. Zobaczymy teraz, może powtórzymy ten wyczyn, może teraz but. No kurde, żebyśmy się nie wywalili tylko. No ale zostawcie jakąś łapeczkę w górę za ten pierek, no bo jest kurde przepotężny. Szkoda tylko, że ten dałem na plus 1 i tam chyba jeszcze 131 kami wpadło. No mniejsza, o teraz niestety jakieś gumbo, ale kurde pierek jest, więc widzowie pokczamb. I teraz tak o, bierzemy i dajemy tak, patrz to, pyk, pyk, o patrz. Takie 3 pierki dajemy i ulepszamy. W depozycie mam, czyli na poczcie jeszcze mam, kto był na tym, na live, no to wie, że tam chyba 300 czy 400 tych pierków powystawiałem, więc zaraz to będzie kurcze elegancko ulepszane. No myślę, że lecimy to z tym na plus 5, no bo pier jest kurde przepotężny. Czy zostanie powtórzony wczorajszy wyczyn, czyli pierek legendarny? Przekonamy się już za momencik. No i się przekonaliśmy, że nie. No nie tym razem. Nie tym razem, moi drodzy. No to może chociaż teraz. Pan 300 kolosik zaskoczy ponownie, no pokaż tą legendę w okienku, no daj ją tutaj, dawaj tą legubę, siup siup, no dobijcie zresztą, kurde cały czas jakieś aury, bleble, zbroja, no kurcze, fajno,
Dzięki, Kolos. Swoją drogą ta zbroja, kurde, nie jest taka najgorsza. Dużo siły krytyka, więc pod fizyka można ją nosić jak najbardziej. O kurczaczki, porządnie tutaj popadaliśmy, ale czy warto było? Czy warto było tak padać? Heroiczny przedmiot. I generalnie. Ach, no tak, tak lipka, no, ale będzie pod ulepszenie oczywiście hełmiku ze skrzyni, więc w sumie fajnie. Słóweczka, ostatni procent. Czy ujrzymy w oknie legendarny przedmiot? No dawaj, Muki, dobij go. Kurde, deszczem. Możesz ty, kurde, uniacz. No teraz to oddał średnio. Tężna grupa, 6 osób, tego to jeszcze nie grali. Zobaczymy, czy zły przewodnik doceni. No kurde, nie docenił, no. Co to ma być? Dobra, weźmy tak, o, bo w sumie tepki mi się nic nie złapałem. Może chociaż na Heliosie? O kurczaczki, patrzcie, no. I oddał. A czy te budki będą lepsze? No kurczę. Pewnie, że będą lepsze od tych. Czekajcie, jeszcze tak porównajmy. Cyk, cyk, cyk. No, więcej jest, a więc generalnie są lepsze. Siup, ubieramy, no i teraz to wygląda, no. Eku godne randa. No i elegancko, hero Heumi. Łańcóweczka kolosa setnego na poziomie mistrzowskim. Aż mi kusi, żeby dać tu F, ale kurde. Dobra, w sumie leknęli go, to dajmy F. No i kurde. No i kurde, kolejna legenda, elo. Tym razem ze 140. Widzowie, albo teraz, albo nigdy. Kurwa, nie dobiłem, ale on chyba dobije. Dobiliśmy, kurcze blade, ale to był bardzo totalny, kurde. Randowa grypy. Wszyscy się tutaj wywalili, ale się udało. Rozpoczęła się walka z Bacą Bezłowiec. Czy tutaj nam się poszczęści dwóch graczy kontra jeden Baca? Czy będzie to jakiś ciekawy przedmiot? Przekonamy się już w tej sekundzie. No jest to taki średni przedmiot, zwój, jakiś toporek, fajno, fajno. Vivianka we dwóch, kurczę, czy ten mag to przeżyje? No możliwe. Ale coś mi, kurczę, ogłuchy nie siadają z tą biwą. Taka się wydaje mocna. No i namaga różdżka. Wspaniale. Jesteśmy już blisko, kochanki. Tak jest, została wykryta. Czterech chyba będzie bita. Nie wiem, czy ktoś tutaj... A ręce są zaklepane, więc sprawdźmy, czy będą to legendarne rękawice. No oczywiście, że nie będą, ale za to jest unizbrojka. Przystępny kolos na poziomie mistrzowskim po raz już enty. Co odda? Oto jest pytanie, na które zaraz poznamy odpowiedź. Prawdopodobnie będzie to przedmiot... Przedmiot, kurczę, heroiczne laczki. Oj, tak, są takie, no, idealne pod ulepszenie, podobają mi się. Jeszcze tutaj smoczek na szybko, czy odda pazur? No i kurde, nie odda pazur. Pokaż coś ciekawszego w tym okienku. No i kurczaczki, tak właśnie czułem, że będzie to przedmiot legendarny. Sir Aronek, paladyn. No to nieźle, Aron. Zlotał na para. Na paladyna. Kurde, łapki u niej. Także GZ. To nie wiem, czy mi się na palka przyda, bo on chyba bardziej wolał na łowcę, ale no. I tak GZ. 3, za 2, za 1. Oh yeah. Nie wiem, z tą kochanką to raz kurde wygram, raz padnę, raz jest mocna, raz słaba. Totalna loteria tym paladynem. Jest tak mierny, że po prostu szkoda gadać jeszcze u niej łapki, może nada. Tego herosa to już dawno nie było na odcinku. Ostatnio tatanka ostro wybijała, ale teraz kurczę godzina 8.18 i mamy piekielnego kościeja. Siup! No i u niej naszyjnik, czyli klasyka gatunku, kurczaczki. No dobra, jak nie kochanka, jak nie kościej, to może chociaż... Opętany paladyn, czekajcie jeszcze, no, nikogo nadal nie ma. Dobra, no coś lepszego niż uni, no musisz. Siup, heropierek. Czyli się udało. Nic tutaj nie mówię, żeby kurczę nie zapeszyć. Zbijemy sobie tego przewodnika szybciutko. Na turce, kurczaki, na turce. Siup. Orzesz ty, kurde, molek, no. No i kurde, widzowie. Elegancka legenda. Taka z zaskoczenia. Święta dębina. Paladyn wojownik. Kurde, ja kupiłem kiedyś. No ale mniejsza. Tak o kurcze. Chyba trzecie bicie z rana.
budki, schrydzi. Pokczam. To już jest, kurde, trzecia legenda na filmie, ale druga dla mnie. No to widzowie, kurczaczki, łapeczka w górę się raczej należy. To są teraz te z tego, jak się to nazywa, z Borgosa. Tylko przenieśli na Chryzię. No i fajnie, kurde, Chryzia mnie jednak lubi, proszę bardzo, tutaj. No te drzewa spoko, spoko są, no takie fajne, 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 polecam, polecam. Wcześniej jeszcze dwie zlatałem, ale to na łowce i tańca. A teraz, kurde, pan wojownik, pierwsza legenda. Proszę bardzo, 140 kolosik, czy odda dzisiaj legendę? Oto jest pytanie. Odpowiedź brzmi, oczywiście, że nie odda dzisiaj legendy, ale odda to heroiczny hełmik. I pytanie, proszę państwa, nasuwa się samo, czy będzie tutaj z piekielnego kościoła przedmiot legendarny? No ciężko odpowiedzieć, ponieważ piekielny kościół to cholerny skąpiec i raczej nie oddaje. Gdzie mój towarzysz? Okej, już dotarł. Szybciutko, dzięki, siemanko. Siup. No i oczywiście nie, to przedmiot legendarny jest to najgorsze gówno z możliwych. Tym razem niestety zostaje osamotniony, bo krecik nie idzie, więc muszę go tutaj rozwalić solo. Siup, kurczę, i herokusza, więc jak ta... Na walkę solo, no całkiem nieźle oddał. Jak moi drodzy widzowie, co obstawiacie, że z tego opka spadnie? Bo ja już na przykład wiem, że będzie to pewien przedmiot, który na pewno was zaskoczy, więc obstawiajcie szybciutko i sprawdźmy, czy rzeczywiście to jest ten przedmiot. No właśnie, jest to heroiczny naszyjnik. Otóż to, o to chodziło, właśnie to miało spaść. Nie ma problemu, widzu, nie denerwuj się. Jeśli wtedy ci się nie udało na przewodniku, na opętanym, to teraz obstawaj na przewodniku szybciutko. Ja już też wiem, co spadnie. Już wiem. Jak u ciebie? O, proszę. Tepek. No kurde, no przewod jest po prostu do kitu, Heros. Na koniec odcineczka zbijamy sobie właśnie tego to Herosa. Teraz jakoś tak dziwnym trafem się, kurczę, odnajdywał. Dobrze, pchnięcie mrozu. Pyk. No nie, no kurde, duży worek złota. Ale odcinek i tak wyszedł elegancko, no mnóstwo legend. Więc trzymajcie się i do następnego. Niała!